Dlaczego lekarki w Katowicach porozbierały się do rosołu i skąd na śląskim niebie nagle tyle dronów? I czy powstanie przez jednych chciana, przez innych hejtowana spalarnia metropolitalna? Odpowiemy, a przynajmniej się postaramy w najnowszym Top 5 Silesia Flash. Wojtek Grzegolewski, zapraszam. Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Zaczynamy od gorącego i to dosłownie tematu. Metropolia chce budowy spalarni. Brzmi znajomo? No tak, ale wniosek sprzed kilkunastu lat przepadł razem z wizją na półmiliardową wówczas dotację. Teraz ma być lepiej, a co wcale nie znaczy, że taniej, bo toniemy w śmieciach. Jedyną na to receptą dla kilkumilionowej aglomeracji jest nowoczesna i w pełni ekologiczna linia termicznej utylizacji odpadów. Metropolia lubi zielone, więc dała zielone światło na rozpoczęcie procedur niezbędnych, aby na początku przyszłego roku pojawiły się konkrety. Nawet przy spełnieniu bardzo wysokich wymagań, które nam narzuca Unia dotyczących recyklingu, czyli osiągnięcia tego maksymalnego poziomu 65%, i tak pozostaje nam masa odpadów, co do których wiemy, że powinny znaleźć swój finał w termicznym przetwarzaniu. Kładowiska odpadów, które są na terenie Związku Metropolitalnego, się kurczą, kończą. Nie ma miejsca do składowania odpadów w innych miejscach, więc jedynym logicznym rozwiązaniem jest budowa instalacji termicznych, które równolegle rozwiążą problem utylizacji osadów pościekowych. Ja nie chciałbym mówić o spalaniu, bo to się kojarzy tylko, że coś wrzucamy do ognia i to znika, tak? Pozostawiając po sobie nieprzyjemny zapach i problemy ekologiczne, to jest zupełnie co innego. To są elektrociepłownie, elektrownie czy ciepłownie, które działają na korzyść mieszkańców, czyli dość, że pozbywamy się niepotrzebnych odpadów, które często powodują problemy w naszych miastach, to w dodatku z tego tworzymy coś, co jest niezbędne do funkcjonowania nam wszystkim. Na razie śmieci się piętrzą, a czasem nawet i płoną. I właśnie, żeby się nie piętrzyły w niekontrolowany sposób i żeby się same nie zapalały, bo jak się okazuje, samozapłony składowisk to rzecz bardziej powszechna niż deszcz na jesień, w śląskie niebo wzbiły się drony. Będą teraz inwigilowały nasze hasie, szkło i bele co. No właśnie, i no nie bele co. Dron ma jedną przewagę. To, że on wzlatuje na górę i ma większą przestrzeń do zobrazowania. On za jednym wylotem widzi więcej, więc my jesteśmy w stanie poprzez jeden przelot wiedzieć wszystko, co się dzieje na naszym wysypisku. Spodziewamy się, że z kamery termowizyjnej będziemy w stanie sprawdzić zapożarowanie składowiska, czy istnieje takie ryzyko w ogóle. Natomiast z kamery multispektralnej jeszcze do końca nie wiemy. Jest to kamera, która jest wyposażona nie tylko w klasyczny obiektyw, ale także w obiektyw ultrafioletu i podczerwieni. Sprawdzimy, czy wygenerowane z niej mapy są w stanie wskazać coś ciekawego, co się tutaj na złym wysypisku dzieje. Dzięki tym testom mają możliwość sprawdzenia tych swoich rozwiązań. Po pierwsze w terenie, po drugie, czy zarządzający składowiskiem tak naprawdę będą zainteresowani docelowo taką usługą, czy będą mogli wykorzystać ją, czy dzięki temu zarządzanie będzie łatwiejsze, prostsze, może tańsze. Może by tak drony przypilnowały tych, co się koniny nażarli i zachowują się na chodnikach jak kuń, a nawet kunie, bo takich w Katowicach nie brakuje. Ja wiem, hurdur, miasto złe, bejfete, Katowice, parkingów nie ma. No ale Katowice są zabudowane ciaśniej niż Szuflandia. To trudno wozem drabiniastym tu parkować, waćpanie, jak w folwarku. A niektórzy tak właśnie chcą. Ale na Koszutce z tym już koniec, przynajmniej na razie. Mieszkańcy sami poustawiali kwiaty. Nie do dzbanów, a dla dzbanów, a nawet w dzbanach. To znaczy, żeby dzban jeden z drugim nie parkował, jak i gdzie popadnie. Irytuje nas to, że każdego dnia musimy dzwonić na Straż Miejską, która przyjeżdża czasem rzadziej, czasem częściej i zakłada blokady samochodom i że te samochody codziennie ten chodnik tu zastawiają. Ja jestem rodzicem, chodzę tutaj z dzieckiem do parku i dla mnie to jest dosyć niekomfortowa sytuacja, bo muszę często przez drogę przechodzić i iść drogą z dzieckiem. Już nie mówię o osobach niepełnosprawnych, które mają już w ogóle problem na tej ulicy w poruszaniu się. Wbiliśmy kij w mrowisko i zdajemy sobie z tego sprawę. I to troszkę teraz jest właśnie piłka po stronie urzędników. Prawo może jest niedoskonałe, ale coś trzeba robić, a coś trzeba robić, my to obserwujemy, ja jako przedsiębiorca, a wcześniej jako mieszkaniec Koszutki. Widzę, że to się pogłębia, ten najazd
Staramy się tutaj wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców i realizować różne przedsięwzięcia, które uniemożliwią na przykład wjazd samochodów w niektóre obszary. Natomiast też musimy pamiętać, że nie zawsze stawianie słupków czy też wielkich donic jest możliwe w każdym miejscu. Tutaj się udało, tutaj to zainicjowali mieszkańcy. Warto tą inicjatywę popierać, dlatego też będziemy starali się, by ta zieleń pozostała w tym miejscu jak najdłużej. Kilkadziesiąt metrów od nowych zapór przeciwko kierowcom, którzy do biura wjechać by chcieli najchętniej po schodach, masowo rozebrały się lekarki. Nie, nie, spokojnie, to nie protest przeciwko rozjeżdżaniu chodników i trawników, a kapitalna i potrzebna akcja wsparcia jakże wyjątkowej idei. 12 półnagich kobiet w Śląskiej Izbie Lekarskiej postanowiło wziąć udział w akcji Silne Kobiety, w ramach której powstanie wyjątkowy kalendarz. Wszystko w ramach profilaktyki chorób onkologicznych. No super pomysł, jeżeli pomoże to innym kobietom, ludziom zapobiec, to jak najbardziej jest to super akcja. Dlatego, że oświata jest przede wszystkim, tak? Ja zachorowałam w trakcie ciąży i myślę, że wiele kobiet w ciąży nie myśli o tym, że może zachorować. Im częściej będziemy się poddawać tym badaniom profilaktycznym, tym częściej będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście nas to nie dotyczy, a nawet jak jeżeli w niewielkim stopniu, to wychwycony nowotwór we wczesnym etapie jest łatwo wyleczalny, nawet w oszczędzającej terapii. Nie było żadnego problemu, żeby znaleźć te 12 odważnych pań, które by chciały wziąć udział w tej sesji. Dałyśmy ogłoszenie na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka i po kilku chwilach dosłownie miałyśmy 12 chętnych do tego projektu lekarek. Kalendarz na pewno redakcja Top 5 Silesia Fresh zakupi, bo takie akcje zawsze chętnie wspieramy. Podobnie jak wszystkie akcje, które uczą logicznego myślenia. Ciąg logiczny, zima, ptaszek, chlebek. No niestety, ale z logiką ma niewiele wspólnego, bo nie wszystkie ptaki należy dokarmiać i na pewno nie chlebkiem. Jak dokarmiać ptaki, chociaż wydaje się to być tytuł skeczu Monty Pythona, to miasto Sosnowiec do sprawy podchodzi śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie o tyle, że jak źle ptaszka dokarmimy, to bardziej mu zimą zaszkodzimy niż pomożemy. Ja chodzę z rodzicami bardzo często na spacer i karmę rybki i łabędzie, karmę taką karmą dla ptaków. Stosujemy takie dokarmianie, to według jakichś reguł. W odpowiednim czasie, czyli w okresie zimowym, już po mrozach, ten karmik też musi być odpowiednio zbudowany, żeby ta karma, którą zadajemy tam, nie była mokra, wilgotna, czyli ten daszek musi być szeroki, a poza tym no, musimy od czasu do czasu czyścić karmnik, bo i odchody się tam znajdą, więc ta karma może być po prostu zainfekowana. Jako miasto też wspieramy dokarmienie zwierząt, czyli mamy też przewidziane w budżecie środki na to, żeby dożywiać, dokarmiać zwierzęta i ptaki, ale też pamiętajmy o na przykład kotach wolnożyjących. Tych zwierząt jest sporo w mieście. Oczywiście jest kampania uświadamiająca, prosimy o wsparcie mieszkańców, ale także my jako miasto wspieramy dożywianie tych zwierząt, żeby one też w ciągu zimy sobie świetnie poradziły. Sosnowiec, jak się okazuje, ma plany długofalowe związane z ptaszkami. Chce również zwabić do siebie jeżyki, które polują na uciążliwe komary. Tylko jak się wabi jeżyki? Jakiś tam cip, 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 a poj, poj do mnie ty jeżyku, poj. Jak macie pomysły, to piszcie w komentarzach na naszym YouTubie. Zostawiajcie suby, wciskajcie dzwonek i klawisz z napisem TVS na pilocie telewizora. Kolejne Top 5 Silesia Fresh w niedzielę o 19:50. Za dzisiaj już dziękujemy. Cukiereczki, ciasteczka, strzałeczka. Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18.